vitu vipya leo? Tukoficha kazi nyingi ni struggle. Do you believe that in heaven there is a constant motion? Je, unaamini kwamba mbinguni kunao kuendelea kutenda mambo mema usiku Kristo? Kunako mbinguni kuna kutembea. Słowo Boże mówi, że gwałtownicy zdobywają królestwo. The word of God says that you take heaven with force. Biblia inasema kwamba ufalme wa mbinguni unanyakuliwa kwa nguvu. Czy pragniesz dzisiaj nowych rzeczy? Do you desire new things today? Czy unatamani vitu vipya leo? Duch Święty będzie dzisiaj czynił zupełnie nową rzecz. The Spirit of God will be making a totally new thing today. Roho Mungu atakuwa ananena na nyinyi leo. I jeśli oczekujesz, to wyjdziesz na kamiony. If that's what you want, then you will come, you will leave this place full of new. Kama ni hivyo unahitaji, hapa kama umejaa. Wierzymy w to, że jesteśmy odrodzeni z tego samego ducha. We believe that we're born of the same Spirit of God. Tunaamini kwamba nasi pia tumezaliwa kwa Roho Mtakatifu tu kama nyinyi. Będziemy uwielbiać Boga i modlić się. We're gonna worship and praise God and pray. Tunaenda kumwabudu Mungu, kumsifu na kuomba. I nie ma takiej opcji, że w Duchu Świętym cię nie zrozumiemy. And it's not possible that inside the Holy Spirit we will not understand each other. Na katika roho tutaelewana, lakini wengi katika mwili tukose kuelewana. Więc my będziemy sobą. We gonna be ourselves. So wanaenda kuwa wao wenyewe. A wy po prostu bądźcie otwarci. And you just stay open. A nyinyi pia mfunguke tu mioyo yenu. Potrzebujemy jeszcze. Nie, to nie. Czy nie? Czy weźmy jeszcze? Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Stworzycielu nieba i ziemi. Ura mastite kelele hasa takara masa. Jezus, wywyższamy Twoje imię. Wywyższamy Twoje imię na tym miejscu. Wywyższamy Ciebie. Ura mastite hasa. Ura mastite kelele se. Tu, który jesteś, Ty, który jesteś Panem wszystkiego. Ura mastite kelele se. Tu, który to wszystko wymyśliłeś. Uwielbiamy Ciebie. Potężny Boże. Potężny Boże. Ura mastite hasa. Potrzebujemy niczego, aby Ciebie wyśleć. Ora, ma kestę,
Ojcze, bierzemy autorytet nad każdą myślą, która nie będzie na ciebie. Ona ma serce.
skoncentrowane na uwielbieniu Ciebie, na uwielbieniu Ciebie, w 100%, w 100%, skoncentrowane na uwielbieniu Ciebie, mówię na
wszelką zwierzchność, Pana przystaje ten teren i kontroluje uchorowany stierek. My to przeklinamy w imieniu Jezusa. My przeklinamy wpływ ducha czarów na tej miejsce. My to przeklinamy w imieniu Jezusa. My bierzemy w tej chwili zachowanie się w nas uwielbienie i jak służą wskazującą w tym kościele w imieniu Jezusa. Diable, my podcinamy Tobie nogi. My mówimy, że Twoje ciało są zburzone, że nie działasz w tym kościele, nie działasz poprzez tych ludzi. W imieniu Jezusa my ustanawiamy nowe, nowe. My mówimy, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za uwielbienie i za modlitwę, będą widzieli, będą widzieli, będą słyszeni. My mówimy o otwarte oczy, o spotkanie uszy. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, wszelka ciemność odchodzi. Wszelka ciemność odchodzi. Wszelka ciemność odchodzi. My mówimy, że Jezus panuje. Jezus panuje. Jezus panuje. Jezus panuje. Jezus panuje. Jezus panuje. Odbieramy Ci diable ten. Odbieramy Ci teren. Odbieramy Ci teren. Wszyscy ze wsi będą widzieli, że stąd wynosi się Pan Chrystusowa i my to ogłaszamy na tym miejscu. My
Urabahasana, Duch Święty, zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest, to imię Jezus. Oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest, to imię Jezus. Oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń. Namaszczenie do wykonania zadania. Ura machę. Ura ma szamka ta sma. Ura ma ciebie.
przyjmuj teraz, poszerzenie teraz, Ojcze, udzielam mu z mojego, namaszczenie, które łamie jasło, namaszczenie, które kruszy kajdany z niewolenia, place.
Chcemy w imieniu Jezusa Chrystusa ściągnąć zasłonę z waszych oczu i uszu. We want to remove the barrier on your spiritual eyes. Aby słowo prawdy mogło do was docierać. So we are able to get through to you. Ten sam potencjał, który jest w nas, jest w was. The same potential that you see in us is in you. Podnieście swoje ręce do góry. Everyone lift your hands up. Jeśli będziesz czuł, że ktoś z ciebie chce wyjść, to daj temu wyjść. Otwórzcie swoje usta. Open your mouth and if you feel like something is gonna wants to leave you, let it go. Jesteś mocny na tej ziemi.
głos. Cudowny Święty Duchu, cudowny Święty Duchu, On rozpoznaje Twój głos, On rozpoznaje Twoje namaszczenie, On będzie wiedział, On będzie słyszał, my to ogłaszamy w Jego życiu, my to wolujemy do Jego życia, pomocników, wedle Jego rodzaju, pomocników, wedle Jego rodzaju, wedle tego, kto On wzbudzi, w imię Jezusa, przeklinamy, nasz przewrotny Jezus, i zacznij. Duchu Święty, ja dziękuję Ci, że On będzie rozpoznał uczelów. Thank you, Spirit. Że będzie rozpoznał uczelów. Thank you, Holy Spirit, that this man will recognize any witch. Kiedy jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, when you are open to the Holy Spirit, to Bóg może działać pośród nas. And God can work many times. Ale kiedy jesteśmy związani to Bóg się może tym użycia. Then God cannot move. Na Mungu, a na Budzie płakło. Bóg chce działać pośród swojego ludu. God wants to act and move amongst His people. Lecz żeby to uczynić na miągłonym ogadzu wakie. Ale żeby to zrobić. But to understand it. A poznawać, kim jesteśmy w Bogu. You have to understand who you are. Co może ty? What you can. I jaki jest nasz przywilej? And what is our privilege? Na wewe u najstajnym ufania nimi. My postanowiliśmy w naszym życiu. We decided in our life. Że będziemy się edukować. That we're gonna educate ourselves. Tunaweza jifundisha sisi wenyewe. Ama jielimisha sisi wenyewe. Odrzucenie w imieniu Jezusa. My zabezpieczamy Twoją
świętą krwią. Wszystko to, co urodziło się dziś do życia. Boże, Aleluja. My mówimy teraz do wszelkiej choroby. Musisz się wydawać. Ogłaszamy, że w ramach i świętach Jezusa jest pozwolenie wszelkiej choroby. Przyjmujmy to wszelkie bakterie, wszelkiego wirusa, wszelkie choroby. My teraz w tej chwili nakładamy krew Jezusa. My mówimy uzdrowieńcza moc na wszystko, bo to jest chore w imieniu Jezusa. Choroba kieta dla nas da. Śmierć się usuwa. Choroba się usuwa. Przekleństwo się usuwa. My bierzemy autorytet nad każdym słowem, które zostało wypowiedziane do jej życia. W imieniu Jezusa. My odbieramy tobie teren. Diable teraz w imieniu Jezusa. Nie działasz w jej życiu. Nie działasz. Nie masz żadnej władzy. W imieniu Jezus. W imieniu Jezus. W imieniu Jezus. Siła. Ty wzmacniamy odporność fizyczną i psychiczną. Mówimy, że będzie płakała tylko i wyłącznie z powodu Bożej obecności. Musimy nie będziesz płakała z powodu nacisku diabelskiego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wzbudzamy wiarę. We raise her faith. We wake up her faith. Wszyscy wiemy, że diabeł został pokonany. We all know that the devil was defeated. Więc moje pytanie, czemu tak dużo ciemności pośród ludu Bożego? So I have a question. Why there is so much darkness amongst God's people? Nina swali, kwa nini kuna giza mingi kwa watu wa Mungu? Jest tak dlatego, że tak jak mówi Słowo Boże, że lud mój ginie z braku poznania. It's because that's what the word of God says, that my people perish for the lack of knowledge. Ni kwa sababu hii ndio neno linasema watu wangu huangamia kwa kukosa maarifa. Chodzę z Jezusem kilkanaście lat. I've been walking with Jesus for several years now. Okay, ametembea na Yesu kwa muda kwa miaka mingi sasa. I cały czas jestem otwarta na to, aby poznawać więcej. And I'm always open for more, to get to know more, to understand more. Kila wakati amejifungua kwa mengine kumwingia na apate ufahamu zaidi. Chcę wam powiedzieć pewne świadectwo z mojego życia. Now I want to tell you a testimony from my personal life. Kwa hivyo angependa akatoe ushuhuda kwa ajili ya maisha yake kibinafsi. Kilkanaście lat temu, kiedy oddałem swoje życie Bogu. Several years ago, when I gave my life to Jesus. Miaka mingi zilizopita, alipopeana maisha yake kwa Yesu Kristo. Pochorowałem się taką chorobą skóry, na którą nikt nie mógł mi pomóc. I suddenly developed a very strange skin disease. Okay, alijikuta kwamba ana ugonjwa wa ngozi inajipe nilitoka. And no one could help me. Na hakukuwa na mtu ambaye angemsaidia. Moja skóra była wysypana krostami po twarzy. Nigdy nie widziałam trądu, ale myślałam, że to jest trąd. It was something strange that I had bumps. I had like sores all over my skin everywhere. Okay, alikuwa na vidonda kwa mwili wake, kwa ngozi ya mwili wake wote kulikuwa na vidonda vidonda. I to był czas w moim życiu, że ja niewiele wiedziałam, kim jestem w Chrystusie Jezusie. And I was very new, I was a new believer, and I didn't know much about things in terms of my faith and my position in Jesus. Alikuwa bali chaka, alikuwa ameokoka tu, na hakujua mambo mengi sana kuhusu wokovu. I pamiętam jak dziś, jak mój mąż chciał mi ulżyć i modlił się taką modlitwą: Boże,
niech to spadnie na mnie. And I remember when my husband, he didn't know how to pray. So he prayed this prayer, God, let this disease come on me instead of her. Robiliśmy tak. Mume wake hakujua tak kuomba. Ili kuna ombi mume wake aliomba kwamba Mungu, wacha kwenda huko kwa bibi yangu ukuje kwangu. Robiliśmy tak, jakie mieliśmy poznanie. We were only doing it because we didn't know any better. Walikuwa wanafanya tu hivyo ndio maana hawakuwa wamejua chochote. Ale cały czas też wiedziałam, że Słowo mówi, że w ranach i ślinach Jezusa jest moje uzdrowienie. But I knew that the Word of God said that I'm already healed by Jesus' stripes and His blood. Lakini alikuwa amejua kwamba tayari amepona kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tylko jest coś takiego, że jak my w to głęboko nie wierzymy i nie jesteśmy tego pewni, to nie może się zamanifestować uzdrowienie. If you just, if you're not sure of the word, if you're not sure, the faith will not manifest and the healing will not manifest. Usipo kuwa na uhakika, imani haiwezi tendeka na uponyaji huwezi kupata. Byliśmy w tamtym czasie w kościele, w którym było bardzo złe nauczanie. Back then we were in one church and the teaching in that church was not very good for us. Okay, miaka hiyo walikuwa kwa kanisa lingine na mafundisho ya hiyo kanisa haikuwa mazuri kwao. Ale cały czas zlęże mieliśmy w sercu, aby napierać na królestwo, aby wiedzieć więcej, aby doświadczać więcej. But inside of us, we had this burning desire for the kingdom, to want more, to seek more from the kingdom. Lakini ndani mwao walikuwa na tamanio, walikuwa na ugua ndani mwao, ili wakapate zaidi. I udaliśmy się do pewnego kościoła, gdzie było brzydko, brudno. And one day, we went to a different church, and this church was different to our church. It was dirty, it smelled. Okay, na siku moja, wakaenda kwa kanisa lingine, kando na kanisa lao. Ndani mwa hiyo kanisa kulikuwa na uchafu, kulikuwa kunanuka. I przedstawiono nas liderowi tej wspólnoty. And we were introduced to the leader of this church. Basi wakatambulishwa kwa kiongozi wa kanisa hilo. W tamtym miejscu była manifestacja mocy, tam się działy znaki i cuda, a my tego szukaliśmy. And we saw something different in this place. There was no splendor, but inside of it, we could see there was a power of God. And we saw that the God was moving in miracles and signs. Waliangalia wakaona kanisa ni chafu, kunanuka. Lakini wakati walikaa kidogo, wakaona kwamba hapa ndani kuna nguvu za Mungu. Ishara na miujiza inatendeka. Ja byłam załamana z powodu mojej choroby, ale pastor, który przede mną stanął, zaczął się śmiać. I was really depressed because I was very sick. Sores and bumps all over my skin. Wakati huo alikuwa ameshushwa sana, ni sababu alikuwa ni mgonjwa na mwili wake umechukuka. But when I stood in front of the pastor, he started to laugh. Aliposimama mbele ya mchungaji, mchungaji akaanza kucheka. I powiedział, to nie jest problem. And he said, look, it's not a problem. Kamwambia hii, kuchukuka kwa mwili, sio shida. I po raz pierwszy wtedy usłyszałam modlitwę autorytetu z perspektywy tego, co wykonało się na krzyżu Golgoty. And when he prayed over me, it was the first time in my life I heard a prayer of authority because of what Jesus had done for me. He spoke in authority. Okay, ilikuwa ni mara yake ya kwanza kusikia maombi iliyokuja kwa nguvu. Związał nade mną diabła, kazał wyjść wszelkiemu złemu duchowi i powiedział tak, diable, znasz mnie, natychmiast puścij życie. I kazał zamanifestować się uzdrowienie. And the pastor said this, he said, diable, znasz mnie. He said, devil, you know me.
Mchungaji akamuuliza, je, unanijua? Związa wszelkiego złego ducha. In the prayer, he bound every single evil spirit. Katika maombi yake alifunga na kuvunja nguvu zote za mapepo wote. Na kaza ushizamanika sababu kuzdrowienia. And he said for the healing to manifest. Na sema kwamba uponyaji udhirike. Fizycznie się nic nie wydarzyło. Physically nothing happened. Na katika mwili hakuna kilichotendeka. Ale wiedziałam, że on zna takiego Jezusa, którego ja jeszcze nie znam. But I knew that he knew the type of Jesus that I didn't know. Okay, na akajua kwamba nabii wake alijua Yesu Kristo ambaye yeye alikuwa anafaa kumjua. W tym samym czasie podszedł do niej jeszcze człowiek. At the same time, another man came up to me. Hapo tena mtu mwingine akamkujia. I powiedział, że ma do mnie słowo od Boga. And he said to me that he has a word from God to me. Na akamwambia kwamba ana neno la Mungu kwa ajili yake. Powiedział, jak wrócisz do domu, to he said, when you get home tonight, akamwambia, unaporudi nyumbani leo, wrzuć do wody musztardę i zanurz się w tym trzy razy. Take some mustard. Mustard, which is like a... Like sauce. And put it inside your bath. Okay, chukua ilikuwa ni kama sabuni hivi na upeleke kwa bafu kwenye naoga. A ja bardzo chciałam być zdrowa, więc uwolniłam tą wiarę. And I was desperately wanting to be healthy, so I believed him. Na alikuwa na tamanio ya kupona, sasa nilimwamini. Weszłam do wanny z wodą. Zanurzyłam się trzy razy i wyszłam całkowicie uzdrowiona. I did exactly what this man said. I put the sauce in the bathtub, I dipped three times, and when I got out, I was completely healed. Okay, aliamini chenye huyu mtumishi alimwambia. Alipoenda kama sabuni kwa maji, akaingiza ndani obesheni lao la kuoga, unajua ni kubwa, unaingia ni tubulu, alipotoka, akaona ni mzima. Co wam chcę przekazać? Diabeł jest w stanie trzymać Kościół w ciemności przez brak poznania. The devil is able to keep his church in darkness through the lack of knowledge. Szatani uweka kanisa kwa giza kwa kukosa maarifa. Ale kiedy ty będziesz chciał poznawać Boga, to zobaczysz, że nie taki straszny diabeł, jak się namalował. But when you start to get to know God, when you will want to get to know God, you will realize that the devil is not strong at all. Wakati utakuja kugundua na ujue Mungu, utajua kwamba shetani hana nguvu tena kwako. Dlatego Słowo Boże mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. That's why the word of God says, you will know the truth, and the truth will set you free. Ndio maana neno la Mungu linasema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Amen. Amen. Kochani, wczoraj mówiłem trochę do was na temat Kościoła, jego siły. Friends, yesterday I spoke a little bit about the power of the church. Okay, jana wapendwa, niliongea kidogo kuhusu nguvu za kanisa. I mówiliśmy też o prawdziwym znaczeniu i sile powołania Jezusa, kiedy mówi pójdź za mną. And I told you about the real strength of Jesus and the calling of Jesus when he said, follow me. Okay, nikawaeleza kidogo kuhusu nguvu za Yesu na nguvu za kufuata Yesu. Alimwambia wanafunzi wake mnifuate. Dzisiaj chciałbym kontynuować właśnie z tego miejsca. Today I would like to continue. Leo ningependa niendelee. I na początek chciałem wam przeczytać z Ewangelii Marka z 10 rozdziału. And to start, I wanted to speak about the Gospel of Mark. Leo hii kwanza ningependa niongee kuhusu Injili ya Marko. Chapter 10. Marko 10. Rozmowę tych
uczniów, którzy zdecydowali się za nim pójść. It's about when the disciples are talking, when they decided to follow him. Okay, ni wakati wanafunzi walikuwa naongea walipoamua kumfuata Yesu. In Mark 10:28 we read. Marko 10:28 tunasoma. Yeah. Then Peter began to say to him, "See, we have left all and followed you." Okay. Petro akaanza kumwambia, "Tazama, sisi tumewacha vyote tukakufuata wewe." And Jesus answered and said, Yesu akasema, "I say to you, there is no..." Amen. Nawaambieni, hakuna mtu who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or ma or land. Hakuna mtu aliyeacha nyumba waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili ya na kwa ajili ya injili. For me and for the gospel. Who will not receive a 100-fold now in this time? Ila atapewa kwa ajili ya injili. Okay, ila atapewa mara mia sasa wakati huu. Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands among persecution and the age to come eternal life. Na nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na kudia na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Przyjaciele, to bardzo dobra wiadomość. Friends, this is very good news. Wapendwa, hii ni habari njema. Jezus składa tutaj bardzo mocną obietnicę. This is a very important promise from Jesus. Ni ahadi muhimu sana kutoka kwa Yesu. Uczniowie stają przed nim nie do przerażeni. His disciples stand in front of him somewhat scared. Wanafunzi wake walisimama mbele yake kwa njia nyingine kama wameogopa. I mówią, zostawiliśmy wszystko, tak jak powiedziałeś, i to dalej. And they said to him, "Look, we've left everything like you said, and what's next?" Okay, tazama, tumewacha kila kitu jinsi ulivyosema. Sasa ni nini tena? A Jezus mówi, "Nie panikujcie, tylko wierzcie mi." And Jesus says, "Don't panic, don't stress, just believe me." Yesu anamwambia, "Msitetemeke, msiwe na wasiwasi, mniamini tu." Wszystko to, co realnie zostawiłeś dla mnie i dla Ewangelii. Everything that you left for me and for the gospel. Kila kitu ulichowacha kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili. Otrzymasz 100-krotnie więcej jeszcze w tym życiu tutaj. You're gonna receive 100-fold more already in this life here. Mtapata mingi mara mia tayari katika maisha hii. A w niebie nagrody i życie wieczne. And in heaven, you're gonna get prizes and life with God forever. Okay, na mbinguni mtapata thawabu na maisha ya milele. Diabeł przychodzi do ludzi i mówi, nie zostawiaj tego. Devil comes to people and says, "Don't leave this." Na kuna wenye kuja kwa watu wanawaambia, "Msiwache hii." W tym starym byłeś bezpieczny, a nie jest to będzie dalej. In the old, you were safe and secure. This new stuff, you don't know
where this is going to end. Kwamba watakuja kuambia kwamba hapo nyuma ulikuwa huko vyema, lakini saa hii ni kuumia utaumia. Ale to jest kłamca, który chce cię zatrzymać. Stary. But that's a lie that wants to hold you back in the old ways. Hiyo ni uongo ambao unataka kushikilia nyuma kwa maisha ya kitambo. A Jezus przyszedł i powiedział: oto wszystko czynię nowe. But Jesus came and said, I'm making everything new. Yesu alikuja akasema nafanya mambo yote mapya. Nie bójcie się zostawić wszystko, co stare. Porzućcie to. Do not be afraid to leave behind everything that was from the old. Usiogope kuacha kila kitu ambacho ulikuwa nacho cha kitambo kwa ajili ya Yesu. Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale od 31 do 33 czytamy. Matthew 6:31. Don't worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? After all these things, the unbelievers see. Your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Usizunguke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yetu ni Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, hayo yote mtazidishiwa. Co tak naprawdę mówi Jezus? What is Jesus exactly saying? Yesu anasema nini kwa hakika? Nie żyj jak pogani. Nie żyj jak niewierzący. Your life needs to be different to the life of the unbeliever. Maisha yako yanafaa kuwa tofauti na maisha ya wale ambao hawajaokoka. Nie chodź i nie bój się. Co zjem, czego się napiję. Don't go around being afraid, saying, what am I going to eat? What am I going to drink? Usiogope kile ukisema kwamba nitakula nini, nitafanya nini. Ale szukaj najpierw królestwa Bożego. But seek the kingdom of God first. Lakini tafuta ufalme wa mbinguni kwanza. I teraz pytanie. Gdzie masz szukać królestwa Bożego? And now I've got a question. Where exactly are you looking for the kingdom of God? Ninaswali kwenu, ni wapi kamili unatafuta ufalme wa mbinguni? Królestwo Boże jest w sobie. The kingdom of God is inside of you. Ufalme wa Mungu ii ndani mwako. Zamiast się bać, skoncentruj się na Bogu, który mieszka w tobie. Instead of being afraid, focus and concentrate on God and everything that's inside of you. Badala ya kuwa na wasiwasi, tafadhali jiwachilie kwake Mungu aliye ndani mwako. Spend time with God. Chukua nafasi, kaa na Mungu. Rozważaj Jego słowo, rozważaj Jego obietnice. Contemplate on the word. Think about His words. Tafakari kuhusu neno la Mungu. Fikiria kuhusu neno hili. Przyjaciele, Jezus po swoim zmartwychwstaniu, a przed wstąpieniem do nieba. Jesus after His resurrection, but before going to heaven, Yesu baada ya kufufuka na kabla ya mbinguni, powiedział do uczniów, którzy z Nim byli, tak. He said to His disciples those words. Aliambia wanafunzi wake maneno haya. Ale weźmiecie potęgę, siłę, moc, zdolność i możliwości samego Boga. You will take the ability, the possibility, the enablement, the power, the strength of God. Nitawaachilia nguvu, uweza na mamlaka ya Mungu. Jezus nie zostawił nas sierotami. Zesłał swojego świętego ducha. Jesus did not leave us here as orphans. Jezus hakutuacha hapa kama mayatima.
He gave us the Spirit of God. Ale płacia Rohu a Mungu. Jeśli jesteś ochrzczony Duchem Świętym. If you are baptized in the Spirit of God. Unapo baptizma po Rohom Takatifu. To musisz zrozumieć, że ten sam Duch Święty, który wskrzesił Jezusa z martwych, you have to understand that the same Spirit that rose Jesus from the dead, lazima ufahamu kwamba yule yule Roho aliyemuinua Yesu kutoka kwa mauti mieszka w tobie i jesteś nim zjednoczony. Lives inside of you. Yule Roho aliyefufua Yesu kutoka kwa mauti anaishi ndani mwako. And is one with you. Na ako pamoja na wewe. Dzisiaj to ty masz siłę, potęgę i zdolność Boga. Today it is you that has the power, the strength and the ability of God. Leo hii kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani mwako, una uwezo, una nguvu za Mungu. Ale diabeł próbuje zatrzymywać Kościół. But the devil wants to stop the church. Szatan anataka kusumbua kanisa. Mówi tak, urodziłeś się w Kenii, Kenia jest biedna. The devil says, look, look at you, you were born in poor Kenya. Unaona kwamba shetani anakuambia wewe ajiangalie, umezaliwa Kenya na wili masikini. Mówi tak, w tej Biblii to piękne historie, ale one nie dotyczą ciebie. And the devil will say, look, the stories in the Bible are really nice, but they're not about you. Okay, shetani anakuambia, angalia historia ndio kwa Biblia, ni nzuri ndio, lakini sio juu yako. Bo to jest kłamca, który chce cię zatrzymać. Because the devil is the liar that wants to stop you. Kwa sababu szatani ni mwongo, anataka kuzuie. Ale jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, jesteś ochrzczony Duchem Świętym. But if you gave your life to Jesus and you are baptized in the Spirit of God, kama ulipenda maisha yako kwa Yesu Kristo na umejazwa kwa Roho Mtakatifu, to słowo jest o tobie. Then the word, this word is about you. Basi neno hili ni juu yako. Przyjaciele, Jezus to stwórca i dokończyciel naszej wiary. Friends, Jesus is the creator and the finisher of our faith. Jezus Chrystus ndiye mwanzo na mkamilishaji wa imani yetu. On powiedział któregoś dnia do swoich uczniów. One day he said to his disciples, siku moja akawaambia wanafunzi wake, miejcie wiarę Bożą. Have the faith, have God's type of faith. Kuwa na imani kama ya Mungu. Boży wymiar wiary jest dostępny dla każdego z nas, jest w naszym duchu. God's type of faith is inside your spirit. And it is accessible to you. Imani ya Mungu iko ndani mwako katika roho na una uwezo kutana naye. I Jezus swoim życiem tu na ziemi nauczył nas jak mamy wierzyć. And when Jesus was alive and living on this earth, he taught us how to believe. Yesu alipokuwa anaishi katika dunia hii, alitufundisha jinsi ya kuamini. Urodził się na ziemi jako człowiek. He was born as a man. Alizaliwa kama mwanadamu. Spędzając czas z Bogiem i czytając Pismo. When you spend time with God and when you read the Word of God. Unapochukua muda wako mzuri na Mungu na ukisoma neno la Mungu. Jezus dowiedział się kim jest i że to On jest Mesjaszem. True. His relationship with God, he got to understand the revelation that he is the Messiah. Kwa ushirika wa Mungu, Yesu ushirika wake na Mungu ulifanya na kawa na ufahamu wa Mungu kuwa pamoja naye. Musiał w to uwierzyć. Wyobrażacie sobie jaki był nacisk na jego głowę? He himself had to believe and have faith in all of this. Okay, Yesu mwenyewe alifaa kuamini na kuwa na imani kwa mambo haya yote. Can you just imagine the pressure he felt from the devil? Hebu angalia jinsi shetani alimwandama Yesu. Kiedy szedł na krzyż, musiał wierzyć,
when he was going on the cross, he needed to believe. Okay, wakati alikuwa anaenda msalabani, alihitaji kuamini. Że to właśnie krzyż jest rozwiązanie i że on zmartwychwstanie. That the cross is this exact solution and that he will be risen again. Kwamba msalaba wa Yesu ndio ulikuwa ni suluhisho na alikuwa na imani kwamba atafufuliwa tena. I dzisiaj my mamy tego samego ducha. And today we have the same spirit. Ale leo hii tuna roho yule yule. W naszym duchu mamy dostęp do tej samej wiary. Inside our spirit we have access to the same type of faith. Bas kwa roho takatifu ndani mwetu tunao uwezo wa kukutana na wa kukabiliana na uwezo wa kuwa na imani kama Yesu. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzisz. To believe is to be sure what you do not see yet. Kuamini ni kuwa na uhakika kwa mambo ambayo huyaoni sasa hivi. Diabeł będzie koncentrował twoje oczy na tym, co widzisz, na tym, co naturalne. The devil will want all the time for you to look at what you see and what is natural. Shetani kila wakati angependa uone tu vitu unaona kwa macho yako na vitu vya kawaida. Ale ty, tak jak Jezus, musisz uwierzyć, że to, co widzisz, jest nieprawdą, a prawda jest napisana tutaj. But just the same as Jesus, you have to believe that what you're looking at is not the truth, but the truth is in here, in the Word of God. Na jinsi kama Yesu tu, unahitaji kuamini, mambo tunayoona kwa macho, sio kweli, ni ukweli kamili, imo ndani mwa neno la Mungu. Przyjaciele, Jezus powiedział tak. Friends, Jesus said this. Wapendwa, Yesu alisema hivi. Sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie. Just will live from faith. Wenye haki wataishi kwa imani. Jeśli jesteś w Chrystusie, to już jesteś sprawiedliwy. If you are inside Christ, you are already just. Okay, ukiwa ndani mwa Kristo, tayari una haki. A jego obietnice są osiągalne dla nas tylko przez wiarę. But his promises, we can access God's promises to our lives only through our faith. Kwa imani tu ndio tunaweza tukapokea ahadi ya Mungu. On nie powiedział, że sprawiedliwy jego będzie żył z nadziei czy z dobroci. He didn't say that he's just will live from being good. Akusema kwamba wenye haki wataishi kuwa mazuri. To diabeł próbuje rozwodnić Ewangelię w Kościoła. The devil wants to change the main core message of the gospel. Szatan anataka badilishe Injili na shina la Injili kamili. Tu na ziemi walutą dla nas wszystkich jest wiara. The main currency here for us believers whilst we on this earth is faith. Okay, fedha kamili yetu sisi wa Kristo hapa duniani ya kununua chenye tunataka ni imani. My też musieliśmy uwierzyć, że Bóg nas powołuje, abyśmy przyjechali do was. Even we had to believe that God is calling us to come to see you. Hata na wao pia walibidi waamini kwamba Mungu anawatuma kuja kukutana na sisi hapa kesho. Że mamy coś, co możemy wam zostawić, coś wam dać duchowego, co was zbuduje. We had to believe that the call from God that we have something to give you that's going to build you up. Ilibidi waamini kwamba wana mwito wa Mungu ambao wakiwapatia itawafaidi. Gdybyśmy nie uwierzyli, nigdy nas tu nie było. If we did not believe, we would never come here. Kama hatungeamini, hatungekuja hapa. Przyjaciele, musicie też wiedzieć, że Bóg dał nam zbawienie za darmo. Friends, you also need to understand
that God gave us salvation for free. Lazima mwelewe upendo kwamba Yesu alitupatia wokovu bure. Że to jest właśnie łaska Boża. That this is the grace of God. Hii neema ya Mungu. W naszych starych życiach nikt z nas tutaj nie zasłużył na niebo. In our old lives, none of us did anything special to deserve to go to heaven. Okay, kwa maisha yetu ya kitambo, kati yetu hakuna yeyote aliyestahili kwenda mbinguni. Boża łaska ma jeszcze jeden wymiar. God's grace has also another dimension. Okay, neema ya Mungu pia ina mwelekeo tofauti. Że każdy z nas ma zdolność Boga w sobie. That every single person has God's ability inside of them. Kila mtu ana uwezo wa Mungu ndani mwake. Pomyślcie przez chwilę. Bóg, który stworzył niebo i ziemię i wymyślił to wszystko. Think about it. God created heaven and earth and came up with everything. Fikiria kuhusu jambo hili. Mungu aliumba mbingu na nchi na kila kitu kilicho nayo. Mieszka w tobie i chce się uwalniać przez ciebie. And the same God lives inside of you and wants to manifest through you. Huyo huyo Mungu aliumba mbingu na nchi anaishi ndani mwako na anataka kudhihirika ndani mwako. Masz w sobie zdolność wyciągać nowe rzeczy z nieba na ziemię. You have the ability inside of you to pull new things from heaven into earth. Una uwezo ndani mwako wa kuta vitu toka mbinguni kuja duniani. Swoich wyobraźni możesz je budować, a następnie swoją wiarą urzeczywistniać tutaj. With your imagination you can create it and you can also make it happen here on earth. Kwa kuwaza tu, kwa kufikiria tu, uliumbwa. Na sasa wewe pia, unaweza fanya hivyo katika imani mwenyewe. Przyjaciele, znacie przypowieść o talentach? Friends, you know the tale, the story from the Bible about the talents. Okay. Wapendwa, mshawahi kueleza hadithi hii ili iko kwa Biblia kuhusu vipawa. Tam są trzy postacie. Jedna dostała 5 talentów, druga 2 talenty, trzecia dostała 1 talent. There are 3 people in that story. Watu watatu kwa hadithi hiyo. One received 5 talents. Mmoja alipata vipawa tano. One, two. Mwingine akapata mbili. And another one. Na mmoja akapata moja. I tylko ta, która dostała 1 talent, nie zrobiła z niego żadnego użytku. And the one that received 1 talent didn't do anything with it. Na yule aliyepata kipawa kimoja hakufanya chochote. I Bóg powiedział w tym momencie słowa, które są kompletnie przeciwne temu światu. And God said these words that are totally opposed to this world. Na Mungu akasema hivi kwamba ninapinga mambo ya dunia hii. Że to temu co ma będzie dodane. That the one that already has will be given more. Yule ambaye alikuwa na mingi akaongezwa. Aje temu, który nie ma, nawet to mu się wydaje, że ma, będzie zabrane. And then, who doesn't have, will be taken away. Yule ambaye hana, tena nacho hicho tena utamnyang'anya. Każdy z was coś ma. Every single one of you has something. Kati yetu kila mmoja kuna mtu mwenye ana chochote. Kila mtu ana kitu. Kiedy widzisz szklankę do połowy wypełnioną wodą, when you see a glass filled with water halfway, napoona glass imewekwa maji lakini nusu, diabeł będzie mówił do twojego życia tak. The devil will say this. Szatan atasema hivi. Zobacz, kończy się. Już prawie pusta, nic nie masz. The devil will say, look at this glass. It is half empty. It's about to be finished. You haven't got anything. Jirani anamwambia angalia hii glass. Okay, ni nusu tu. Karibu haiwezi jaa. Abuku zapenda je, Thomas. But God will ask you, what do you have? Na Mungu atakuuliza, una nini? Thomas. What do you have? Una nini? I teraz,
decyduje się, czy widzisz to, co masz, czy patrzysz jego oczami. And now you have to decide whether you're gonna see it through the eyes of God at what you have. Okay, leo hii lazima uamue kwamba utaona uso wa Mungu na kile ulicho nacho. Przyjaciele, musicie stanąć w wyłomie. Friends, you're gonna have to stand in a breakthrough. Wapendwa, unahitaji kusimama kwa nafasi ya penyezo. W tym kraju zresztą będziecie słyszeć, czego nie macie. Country, you may hear all those messages. Oh, you don't have this, you don't have that, you're not good. In the hii unaweza sikia habari mbalimbali kwamba una hii, una hii, una kile. Ale ty skoncentruj się na tym, co masz. But you concentrate on what you have. Lakini wewe tilia maanani kwa kile ulicho nacho. Wstani rano i podziękuj mu, Boże, uwielbiam cię, że mam. First thing in the morning when you wake up, you said, thank you God that I have. Kitu hapo la kwanza kufanya unapoamka asubuhi ni kuambia Mungu asante kwa maana niko nacho. Przyjaciele, friends, wapendwa, podam wam jeszcze kilka takich przykładów, które religia całkowicie zmieniła znaczenie, przekręciła je. I'll give you a few more examples that the religion changed the meaning of it. Okay, tawapata mifano michache kwamba dini ilibadilisha maana yake. Mungu vita. God says this. Mungu anasema hivi. Gdziekolwiek pójdziesz ty, tam ja będę z tobą. God says this. Wherever you go, I will be with you. Mungu anasema hivi, popote utakapoenda nitakuwa pamoja nawe. Amarfa religia mówika. But that religion says this. Na dini nasema hivi. Gdziekolwiek pójdzie Bóg, tam ty idź. When God goes, then you go after God. Kiedy Mungu anaenda, wewe fuata Mungu. Ale to przeczy jego słowo. That's not what the word says. Na hiyo sio jinsi Mungu neno linasema. On powiedział, gdziekolwiek pójdziesz ty, tam on będzie. No, God said something different. He said, where you go, I will be with you. Mungu anasema tofauti kwamba, popote umeenda, nitakuwa na wewe. To oznacza praktycznie. What does it mean practically? Inamaanisha nini kwa uhakika wako? Że to ty musisz iść. That it's you that has to take all the steps. Nitaki kuchukua hatua. Wierząc, że On jest z tobą, kiedy stawiasz każdy krok. Believing that He is with you all the time. Amini kwamba Mungu wangu na wewe kila wakati. Nie czekasz 30 lat w tym samym miejscu. You don't wait for 30 years waiting for God. Uhitaji tu kukaa hapo, tunangoja Mungu. Tylko idziesz w wierze i mówisz, dziękuję Ci Jezus, że idziesz ze mną. But you say, you're taking steps in faith, and you say, thank you Jesus that you're with me. Ni kwamba unachukua hatua ya imani, na unasema Mungu asante kwa maana uko pamoja nami. Mungu ni tesari. God also says, Mungu tena anasema, możesz siać nad każdą wodą. You can plant seed above every water. Unaweza ukapanda mbegu juu ya kila maji. Amarfa religia mówika. And that religion says something else. Lakini dini inasema kitu kingine tofauti. Poczekaj, jak Bóg zasieje. Wait for God to plant the seed. Wacha God ya kwanza, Mungu apande mbegu. Ale to nieprawda i to przeczy jego słowo. But that's not true and that's opposing the word of God. Hiyo sio kweli na inapinga neno la Mungu. On powiedział, to ty masz siać nad każdą wodą. Because the word of God says that it's you that needs to plant seeds above every water. Maana Biblia inasema ni wewe unahitaji kupanda mbegu juu ya kila maji. Dochodzisz w wierze nad wodę i siejesz wierząc, że On jest tutaj z tobą. So what you do is you go to the water and you plant the seeds believing that He's with you.
Okay, ni wewe unahitaji kuchukua hatua, wenda kupanda juu ya maji, na maanisha imani yako na kwambia uipanda hiyo maji itamea. Mungu pokea jeltes. God also said. Mungu tena anasema. Błogosławię dzieło rąk twoich. I bless the work of your hands. Nimebariki kazi ya mikono yako. A martwa religia mówi. But religion says. Lakini dini nasema. Poczekaj, może Bóg coś ci ześle z nieba. Wait, maybe God will send you something from heaven. Mungu anasema tabariki kazi ya mikono yako. Lakini dini nasema. Weka tu. Ngoja tu Mungu wewe analeta kutoka popote. Ale on dał ci swoją zdolność, siłę, moc i potęgę. But he already gave you his ability, his strength and his power. Mungu tayari ashakupa uwezo, mamlaka na nguvu. Mówi do ciebie tak: ja ulepiłem świat, a ty swoimi rękoma co zrobisz? He says to you, I created the world. And you with your hands, what are you going to do? Okay, Bwana anasema aliumba dunia. Je, wewe ni nini utafanya? Ty decydujesz i pamiętaj, że dzieło rąk twoich on błogosławi. You decide what you're going to do, but remember that the work of your hands is blessed. Wewe mwenyewe utaamua ni nini unafanya, lakini kumbuka, kazi ya mikono yako imebarikiwa. Nie dziw się więc, że jeśli nie robisz nic, to nie widzisz błogosławieństwa. Don't be surprised if you're not doing anything, you're not feeling the blessing of God. Okay, usishangazwe. Kama ufanyi chochote, utapokea baraka za Mungu. On chce cię wypchnąć, żebyś wierzył, że był taki jak on. Because he wants to send you, so you can in faith be just like him. Okay. Ni kwa sababu alikutuma na nataka pia uwe tu kama yeye. On powiedział też tak. He also said. Alisema tena. Ja jestem ten, który otwiera drzwi, a nikt ich nie zamknie. I'm the one that opens the doors and no one will close. Yeye, Mungu akasema yeye ni ana uwezo ambaye anafungua milango ambayo hakuna mtu anaweza akafunga tena. Ale jak będę stał tak jak teraz. But if I'm gonna just stand in one place. Kiedy ukisimama tu mahali pamoja. To co to dla mnie za różnica jest, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte? Then it doesn't matter if the door is open or closed. Ukisimama mahali pamoja, hata idealiści kambo lake imefunguliwa, amefungwa. Dopiero kiedy się ruszę i pójdę w stronę tamtych drzwi. It's only when I take steps and go towards this door. Ni ile tu nikichukua hatua za kuelekea ule mlango. To wtedy będzie miało dla mnie znaczenie, czy drzwi są otwarte, czy są zamknięte. Then it is going to make sense to me that the door is open. Sasa hapo itakuwa na maana kwamba kwangu mlango umefunguliwa. Przyjaciele, diabeł chce uśpić Kościół. Listen friends, this is important. The devil wants to put the church, make it asleep. Sikiza wapendwa, shetani nataka afanye kanisa watu walale. Diabeł chce, żeby Kościół kręcił się wokół tej samej góry. Devil wants the church to walk around the same mountain all the time. Shetani nataka watu wa Mungu wazunguke tu mahali pamoja kila wakati. A Jezus mówi ci dzisiaj, już wszystko masz we mnie. But Jesus is telling all of you today, you have everything inside of me. A Jezus anasema kwamba leo hii, una kila kitu ndani mwake. Przyjaciele, to bardzo ważna rzecz. Friends, it's very important. Wapendwa, ni muhimu sana. Nasz Bóg to Bóg, który daje nam chcenie i wykonanie. Our God gives us the desire and the fulfillment. Mungu tupatia tamanio na utekelezaji. Jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha. If you are born from the Holy Spirit. Ukijazwa Roho Mtakatifu. Jeśli realnie spędzasz czas z Bogiem. If you are truly taking time with God. Kama ni ukweli, wewe uchukua wakati na Mungu. I kiedy po modlitwie
odczuwać, że powstają w tobie pewne pragnienia. If after prayer you feel there is desires and convictions in your heart. Kwamba baada ya maombi unahisi kwamba ndani ya moyo wako kuna tamanio. To musisz wiedzieć, że to jest głos Boga do ciebie, do twojego życia. Then you have to know that this is the voice of God into your life. Hii lazima ujue kwamba kuna sauti ya Mungu katika maisha yako. To on dał ci to pragnienie. It's God that gave you the desire and that conviction. Ni Mungu ndiye alikupatia tamanio na mvuto wa ndani. A słowo Boże mówi tak. And the word of God says this. Neno la Mungu lasema hivi. Że jeśli daje ci pragnienie, daje ci też wykonanie. That if he gives you the desire, he gives you the fulfillment. Kwamba anapokupatia tamanio, yeye hukupatia utekelezaji. Pod warunkiem, że uwierzysz i się nie wycofasz. But you need to believe in it and not retreat. Bas, unahitaji kuamini na sio kurudi nyuma. Podam wam bardzo praktyczny przykład. I give you a very practical example. Ninawapatia mfano wa wazi. Może od dłuższego czasu, kiedy modlisz się. Maybe in your prayer life. Kwa maisha yako ya maombi powstaje w tobie takie silne przekonanie, że chcesz mieć dużą firmę transportową, 100 ciężarówek. You have a desire to be an owner of a large transportation company with a lot of cars. Pengine unatamanio kwamba uwe na kampuni yenye na magari mengi na uwe mfanyabiashara ya kufanya nini? Kusafirisha vitu. Za każdym razem, kiedy modlisz się, to pragnienie jest w tobie takie żywe. Each time you pray, you've got a conviction and your desire is really alive. Kila wakati unatamanio na unauhakika kwamba tamanio lako liko hai. Ale później stajesz i widzisz tak. Nie mam żadnej ciężarówki. Nie mam pieniędzy i nie mam prawa jazdy. But what happens next? You wake up in the morning, you look at your life and you go, I haven't got a single car. Okay, unaamka asubuhi unaona kwamba una furaha lakini na gari moja. To diabeł chce cię zatrzymać. To diabeł chce cię skoncentrować na tym, co widzisz. The devil wants to stop you. He wants you to look at what you don't have. Shetani anataka akusimamishe. Anataka uangalie kile chenye huna. Ale wiara jest pewnością tego, czego nie widzisz. Musisz uwierzyć w to pragnienie, które powstało w tobie. But to believe is to be certain in what you don't see. Na kuamini ni kuwa na uhakika kwa kile ambacho ukioni. Jeśli obłożysz się wiarą, osiągniesz sukces. If you respond to that desire with faith, you will be successful. Unapofuatilia tamanio ulionalo kwa imani, utafaulu. Jezus powiedział tak. Jesus said this. Jezus akasema hivi. O cokolwiek byście się modlili. Whatever you ask for. Chodzi o na co kiuli oma. Tylko wierzcie, że już otrzymaliście. Believe that you already have. Amen. Kwamba tajani umepokea. A spełni się wam. And it will happen. Na etatemeka. Nie wychodzisz więc wtedy z komory i nie mówisz tak. Boże, daj mi 100 ciężarówek. You don't pray like, God, give me 100 cars. Łobi kwamba, Mungu nipe magari 100. Tylko mówisz tak. But your prayer goes like this. Lakini maombi yako yanaenda hivi. Tato, dziękuję ci za te 100 ciężarówek, które tutaj stoją obok mnie. Father, thank you for the 100 cars that are already standing here. Unaomba hivi, eh? Mungu ni asante kwa magari 100. Kwa tayari imesimama kwa mama. Dziękuję ci za te kontrakty, które już podpisałem po całej Kenii. Thank you for all the contracts I already have across whole Kenya. Asante kwa kandarasi zote ambazo tayari niko nazo mimi, Kenya yote.
Friends, I want to tell you something. Some testimony from my life. There was one time when I asked my husband if he's grateful for me to our God. And he said that he is very grateful to our God for me. And I looked at him and said to him, I am not grateful in my heart for you and for other things. And it was the time when I realized in myself that I had a problem. I was jealous. Okay. I looked at other people and I was thinking in myself that other people are more blessed than me. That God loved them more than me. That they are more gifted than me. But it wasn't the truth. The truth was that I wasn't grateful in my heart. And I said to God, I want to be grateful. And I looked around and I started saying, thank you, God. The first thing was I started saying, thank you, God, that I am saved. Okay. Thank you, God, that I have a husband. That I am a mother. That I am healthy. And some desires started developing in my heart. The gratefulness was the beginning. It was the desire to preach the gospel to all people. To people who I can meet in small groceries. Through my microphone and to lay my hands on sick people and heal them. But then I realized myself that I am cursing all those things through my tongue, through my mouth. Because I was saying, he can, but I'm not. She can, but I'm not. And the Proverbs of Solomon says that you were taken to captive by your words. And it was about me that time. So I started changing my speech. Okay. I started saying, God, I can do it. I am equipped. I am gifted. And then I had to make first step. Okay. I felt shame in me. But I had to make first step. Because if you want to have things that you never had before, you have to make first step. You have to do things that you never did before.
new. Okay, hatua ya kwanza kila wakati ni mpya. So step in courage and make something new. Chukua ujasiri na ufanye kitu kipya. And I started preaching the gospel on the street. Alianza kuhubiri injili barabarani. And I started laying my hands on people. Akaanza kumshangulia kwa kila watu. And they are healed. Na walikuwa wanapona. Gratefulness in my heart was the first step. Ukuu wa moyo wake ulikuwa ni hatua ya kwanza. Watching out for my words, the second. Okay, na kuangalia maneno yanayotoka kinywa chake. Good confession was the second. Maneno mazuri kutoka kinywa chake yalifuatia. And moving, doing was the first. Kuendelea na kutenda ilikuwa ya kwanza. It was the testimony. Ilikuwa ni ushuhuda. How I grasped things. Jinsi alivyokuwa akamata vitu. Which I didn't have. Yale ambayo hakuwa nayo. Sateni. Samishi kwa moyo wa Yesu. Tupigie Bwana Yesu makofi. Nataka kuombea watoto wakuje. Watoto. Nataka kuombea watoto. Unajua shetani ameamua kuandama kwa watoto. Watoto. Wake wakuje nje, ucheni hapa. Za przyszłych ewangelistów, za przyszłych nauczycieli, za przyszłych proroków.
uzyskał poprzez to, że rodzice oddali ich jakimś obrządkom i innym bogom. My mówimy poświęcenie tych dzieci Bogu. My poświęcamy te dzieci Tobie. Jezus, my poświęcamy te dzieci Tobie. My mówimy nad tymi dzieci. Powodzenie. Dostęp do wiedzy. Dostęp do edukacji. Dostęp do wiedzy. My ogłaszamy, że te dzieci będą różnicę czyniły na wiosce, tam gdzie się będą bawić, tam będą rozpoczynić Twoją broń, Twoje światło, bo nie ma różnicy, bo każdy może się rodzić z Twojego Świętego Ducha. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. My ochraniamy dzieci świętą krwią Jezusa i ogłaszamy do tych diabła, że niczego nie ukradniesz. Każde słowo, które zostało wypowiedziane, każde słowo, każda moc, która została dzisiaj wolniona, ona wyda stukrotny plon w życiu tych ludzi i tych dzieci. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Pozdrawiamy się, aby dzieci spotykały się z Tobą. My dziękujemy Tobie, że one będą o Tobie śnić, że będziesz przychodził do nich w nocy. Odporność na wszelkiego rodzaju wirusy i bakterie. W imieniu Jezusa ustrawiamy teraz wszelką chorobę. Ustrawiamy wszelką chorobę. Ustrawiamy wszelką chorobę. Odprychamy jakiekolwiek odrzucenie i poniżenie.
turudi shule.